Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Po prostu ignoruj. To było zdanie, które łatwiej powiedzieć niż spełnić. I szczerze mówiąc, czy to był w ogóle dobry pomysł? W głowie przetoczyłem listę potencjalnych obcych, którzy mogli się za nami czaić. Oczywiście żaden z nich nie był tak naprawdę idealny. Zwłaszcza nie Rowdy Clown, którego śmiech brzmiał przerażająco podobnie do tego, który słyszeliśmy za nami. I wtedy usłyszeliśmy go ponownie. Tym razem głośniej. W odpowiedzi wymamrotałem ledwo słyszalne: kurwa. Realnie rzecz biorąc, gdyby okazało się, że to jeden z obcych, stawianie jakiegoś oporu i tak nie miałoby sensu. Byliśmy w najlepszym wypadku po prostu skończeni. Z tą logiką w głowie zwróciłem uwagę z powrotem na monitory, mając nadzieję, że cokolwiek do cholery było za nami, pozostanie w miejscu na trochę dłużej. Tymczasem Hugo i Kael mieli zamiar walczyć z gladiatorem i jego sługusami. Hej, Anglik! Powiedział Kael. Szybko się regenerujesz? Hugo westchnął, rozciągając szyję. Po pierwsze, nie nazywaj mnie tak. To raczej niezręczne. I nie, nie dużo szybciej niż przeciętny człowiek. Ale bez znaczenia. Bóg wyznaczył mi świętą misję. Nie pozwoli mi umrzeć, dopóki nie wypełnię swojego obowiązku. Kael tylko się roześmiał. Jesteś prawdziwym dziełem, Brytyjczyk. Zobaczmy, czy twój Bóg pomoże nam wyjść z tego cało. Wy dwaj nie jesteście tym, kogo szukam. Huczał gladiator przed zwolnieniem obu smyczy. Wynieść śmieci. Dziwak przebiegł około 6 kroków, zanim jego twarz i szyja zostały złamane przez Hugo. Stonoga zaczęła pełznąć w stronę Kaela. Kto do chuja stworzył to coś? Zapytał, lekko drżąc. Stonoga podniosła się, machając dwoma ramionami w stronę wyraźnie zaniepokojonego wampira. Kurwa, nie dotykaj mnie! Krzyknął, po czym kopnął ją w twarz, usuwając przy okazji jej pysk. Natychmiast pożałował tej decyzji. Stonoga miała 4 lub 5 rzędów kolczastych zębów, a z jej pyska wywijała się horda pokrytych żywą tkanką macek. Jedna z nich złapała Kaela za nogę, ciągnąc go w dół. A Boże! Krzyknął, próbując wymknąć się z uścisku. Niemniej jednak Hugo przyszedł z pomocą, zamieniając głowę Stonogi w grzyba jednym zawziętym tupnięciem. Rzucił Kaelowi zimne spojrzenie. Jeszcze raz weź jego imię nadaremno, a nasz tymczasowy sojusz się skończy. Kael zrzucił resztki macki ze swojej nogi. Jego twarz nadal była całkowicie zdegustowana. Ta, jasna cholera. To było paskudne. A potem obaj wpatrywali się w gladiatora, który szczerzył się w sposób złośliwy. Gratulacje. Wy dwaj zasłużyliście na przywilej bycia moimi bojowymi niewolnikami. Dosłownie, wolałbym kurwa umrzeć, odpowiedział Kael. Poddaję się Bogu. I tylko Bogu. Choroby takie jak ty zginą zgodnie z jego wolą, dodał Hugo. Gladiator wyciągnął swój tlący się miecz, który musiał być wielkości człowieka. Niech więc się dzieje! Ryknął. Obydwaj rzucili się na niego jednocześnie, próbując zasypać płonące zagrożenie salwą szybkich uderzeń. Nie był to jednak najlepszy pomysł. Nie mogli nawet dotknąć gladiatora, nie doznając poparzeń. Kael westchnął. Tamtych dupków to chyba nie kręciło. Gladiator wystąpił do przodu, uwalniając wielki zamach, który spiekł kilka włosów z głowy Hugo. Benkart! Krzyknął przed posłaniem twardego krzyża w gladiatora.
w rezultacie rozbijając jego zbroję z płytą piersiową. Całkiem tam silny jesteś, Brytol. Możemy to wygrać. Kal mruknął. Jak już mówiłem, Bóg da mi wystarczająco dużo siły, by sprostać tym próbom. Hugo ruszył w stronę gladiatora z pozornie nieugiętą postawą. Jego oczy lśniły jasnym karmazynem. Jego twarz była tak nasycona silną stoicką determinacją, że prawie zapomniałem, że jego ostatecznym celem jest popełnienie globalnego ludobójstwa i zacząłem mu kibicować. Gladiator zareagował szyderczo na wyzwanie, po raz kolejny wymachując ostrzem. Tym razem Hugo odbił je łokciem, łamiąc przy tym metal. Następnie wymierzył latające kopnięcie sierpowe w szczękę gladiatora, które całkowicie ją rozerwało. Kael kontynuował, wgryzając się w ramię gladiatora i odrywając spory kawałek, paląc przy tym większość twarzy. Stęknął, wypluwając zwęglone nieumarłe ciało. Nie moja bajka. Jesteś cały? Hugo zapytał, wpatrując się w jego wypaloną twarz. Powinienem się zagoić w krótkim czasie. Jednak gladiator był nieugięty. Wydobył z siebie szaleńczy ryk, zanim ruszył w stronę Kaela. Udało mu się uniknąć większości ciosów gladiatora, przyjmując w pełni jedynie jego ostatni cios. Mimo to, ten jeden cios wystarczył, by utworzyć głęboki, mięsisty krater w jego torsie, jednocześnie posyłając go w locie na stalową szynę, powodując jej wygięcie. Kurwa! Kael zająknął się, spoglądając w dół na nieestetyczną ranę. Nie, o, nie jest dobrze. Będzie się goić dłużej. Hugo wydyszał. Sytuacja stała się kłopotliwa. Wrócił do gladiatora, posyłając w jego stronę bezlitosną zaporę uderzeń. Pomiędzy dwoma obcymi istniała ewidentna różnica w umiejętnościach, przy czym Hugo trafiał około 90% swoich ataków. Z drugiej strony gladiator zdołał wyprowadzić tylko 3 lub 4 czyste uderzenia. Niemniej jednak, każde z nich zadało o wiele więcej obrażeń niż którekolwiek uderzenie Hugo. Po około minucie walki, lewa ręka Hugo była całkowicie zmasakrowana. Jego prawe żebra zostały roztrzaskane, a cała prawa strona jego twarzy poparzona. Gladiator również odniósł spore obrażenia, ale nie na tyle poważne, by go spowolniły. Kael jęknął, próbując włączyć się z powrotem do walki. Zadanie to jednak nie było łatwe. Ledwo mógł się poruszać ze swoim torsem niemal całkowicie zniszczonym. Przypuszczam, że to musi być moja ostatnia próba. Hugo powiedział nieco uroczyście. O czym ty? A, do cholery mówisz? Kael zapytał, wciąż jęcząc. A potem, po raz pierwszy, odkąd zaczęliśmy oglądać, Hugo uśmiechnął się. Bóg tego chce. Używając swojego sprawnego ramienia, Hugo usunął górną część swojej szaty, odsłaniając pod nią blade, okaleczone, pokryte bliznami ciało. Wymamrotał kolejną modlitwę, zanim spojrzał w górę na sufit. Łzy zaczęły pęcznieć w jego oczach. Dziękuję. Mruknął. Wraz z jego oczami, blizny na jego ciele nagle zaczęły świecić intensywną czerwienią. Sztuczki nie wystarczą. Gladiator zagrzmiał, zanim zamachnął się ostrzem na szyję Hugo. Chyba nie udało mi się uchwycić, co dokładnie stało się dalej. Byłem jednak pewien, że zaraz zobaczę turlającą się głowę. Zamiast tego, ostrze gladiatora roztrzaskało się na jakieś milion kawałków. W pierwszej chwili nie zauważyłem nawet dziury w klatce piersiowej gladiatora. Jak ty?
Gladiatorowi przerwało brutalne wykręcenie szyi na bok. Gdy płonący behemot upadł, Hugo również. Do tego czasu Kael zregenerował się na tyle, że był w stanie chodzić. Potknął się i podszedł do prawie martwego biskupa. Co to kurwa było? Zapytał pół żartem. Ja oderwałem się od moich ziemskich ograniczeń. Potworny grzech. Ale musiałem wypełnić moją świętą misję. No, kurde, to całkiem fajnie, jak sądzę. Nie twoja psychomisja, ale ta cała sprawa z odłączeniem. Wyciągnął rękę w próbie pomocy Hugo we wstaniu. Jednak... Hugo potrząsnął głową w odpowiedzi. To koniec mojej drogi. Nie coś, z czego mogę się wyleczyć. Teraz zostaje mi sąd, z którym muszę się zmierzyć. A, stół pysk! Powiedział Kael, podnosząc wiotkie ciało Hugo i przekładając je przez swoje ramię. Znajdziemy ci jakieś środki przeciwbólowe i zaraz staniesz na nogi. Dlaczego miałbyś mi pomóc? Zapytał Hugo. Rozumiesz, za czym podążam, prawda? Moje ideały. Cóż, nie sądzę, żebym sam sobie poradził z gladiatorem, więc chyba jestem ci to winien. Ty pieprzony wariacie. Spojrzał na Hugo i uśmiechnął się. I kto wie, może się czegoś nauczysz. Tak, na świecie jest wiele szumowin, ale jest też wiele piękna. Nie musimy tego wszystkiego niszczyć. To... Hugo zemdlał, zanim zdążył dokończyć myśl. Wciąż dźwigając go na ramieniu, Kael wystartował, biegnąc kolejnym korytarzem. Szybko przejrzałem pozostałe monitory. Szatanbot załatwił dwóch kolejnych obcych niższego rzędu, podczas gdy Morgi był zaangażowany w walkę z obcym wysokiego rzędu o imieniu Mechanik. 196 cm, 122 kg. Jak sugerowała nazwa, był to duży, krzepki mężczyzna w stroju mechanika, który lubił rozwalać czaszki tępymi narzędziami. Naprawdę bezwzględny facet. Na innym monitorze nieumarły nazista właśnie skończył siekać na kawałki diabelską pielęgniarkę, która była średnim tsunami. Więc 12 mniej. Pomyślałem. Zostało 20. To gówniane przedstawienie nie było nawet bliskie zakończeniu. Zobacz to, powiedział Sandu. Jest jeszcze 4 obcych, którzy jeszcze nie uciekli. Rzeczywiście, miał rację. Pierwszym był Tytan. 475 cm, 652 kg wagi. Kolosalna istota o zdolnościach destrukcyjnych, z którymi nie sposób było sobie poradzić. Był humanoidalny, z niezwykle umięśnioną sylwetką, którą dodatkowo podkreślał fakt, że na całym jego ciele nie było ani grama tłuszczu. Jego twarda jak stal skóra była czerwonawa i popękana na całej powierzchni, a autostrada żył przypominających brzytwy wybrzuszała się na każdym centymetrze kwadratowym. A potem była twarz. Miał 6 zestawów świecących niebieskich oczu i usta pełne kłów z odsłoniętymi, żrącymi przy kontakcie dziąsłami. Jego cela, jeśli w ogóle można ją tak nazwać, była nieco bardziej ufortyfikowana niż reszta. Nie przesadzam oczywiście. Była ufortyfikowana jak cholera. Żadnych elektronicznych zamków podłączonych do centralnego systemu, co prawdopodobnie spowodowałoby naruszenie. I dobrze, to była niska asteroida. Następnym był naczelnik. 261 cm, 197 kg. Jak na ironię, ten facet podobno prowadził kiedyś własne więzienie.
Jakie to mogło być więzienie, pozostawało dla mnie niepojęte. Miał bladą, białą skórę, oczy przypominające cienie i długie, ulizane do tyłu srebrne włosy. Jego prochowiec był długi i wiecznie zakrwawiony. Zamiatał podłogę, gdy szedł. Słyszałem historię o tym facecie. Podobno zabił ponad 700 więźniów podczas włamania do swojego więzienia, a po wszystkim wyszedł bez szwanku z niszczycielskiej eksplozji. Był tak niebezpieczny, jak tylko obcy może być, nie zaliczając się do klasy asteroidy, będąc wysokim trzęsieniem ziemi. Co zabawne, jego cela była szeroko otwarta, a ciała strażników i zniszczone mechaniczne kombinezony zaśmiecały wnętrze, ale zamiast wstać i wyjść, po prostu siedział z pozbawionym wyrazu twarzy spojrzeniem, jak to miał w zwyczaju. Najwyraźniej nie miał nic ciekawego do roboty. Następny był całkiem niezły. W zasadzie najsilniejszy obcy w całej dziurze. Nosił prosty pseudonim. Nieszczęście Ziemi, lub w skrócie Kataklizm. Jego płeć była nieznana. Wzrost i waga nieznane. Wygląd nieznany nikomu poza najwyższymi urzędnikami nadzorującymi całą tą pieprzoną operację. Do diabła, nie wiedzieliśmy nawet, gdzie jest trzymany. Jedyną rzeczą, którą mogliśmy monitorować, był prosty panel zawierający 3 lampki. Zielone, bezpiecznie, wciąż zamknięte. Żółta, trwa ucieczka, natychmiastowa ewakuacja. Czerwona, wyłamanie, za późno. Co wiedzieliśmy o tym czymś? Nic, poza tym, że naruszenie najprawdopodobniej spowodowałoby globalną katastrofę. Oczywiście, była to wysoka asteroida. W zasadzie jedyna wysoka asteroida. No i był jeszcze ostatni, wciąż uwięziony obcy. Ale w przeciwieństwie do 3 przepotężnych potworów, o których już mówiłem, on był o wiele inny. Dzieciak. 168 cm, 64 kg. Jak wskazuje jego imię, dzieciak był właśnie tym. Dzieciakiem. Z wyglądu nie mógł mieć więcej niż 16 lat, najwyżej 17. Jedyne, co o nim wiedzieliśmy, to to, że najwyraźniej posiadał nadzwyczajne, nieujawnione zdolności. Zdolności, których użył do wymordowania całej wioski w Kerali w Indiach. Ale kto do cholery wie, co się właściwie stało? Dla mnie i prawie każdego innego strażnika wyglądał jak przeciętny, potulny nastolatek. W zasadzie rzadko zachowywaliśmy przy nim ostrożność. W przeciwieństwie do reszty obcych, on po prostu robił, co mu kazano. Zawsze z tym niesamowicie ponurym wyrazem twarzy. Przypuszczam, że nie mogę go winić, biorąc pod uwagę okoliczności. Nawet nie zawracaliśmy sobie głowy określaniem poziomu zagrożenia dla niego. Mimo to, dostaliśmy polecenie, żeby go tam trzymać. Tu, w dziurze, dzieje się wiele rzeczy, których my, strażnicy, nie do końca rozumiemy. Nie mam co do tego żadnych obiekcji. Wiem na bank, że nie wszystko, co tu wykonujemy, to jakaś święta praca. Czy wielu obcych zasługuje na zamknięcie? Nawet nie. Zasługują na wymazanie ich z powierzchni ziemi. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego zawracamy sobie głowę trzymaniem tych bardziej złośliwych, zużywając pieniądze podatników tylko po to, by utrzymać ich przy życiu. I byli też tacy, co do których nie byłem pewien, czy w ogóle tu pasują. Czy oni w ogóle zrobili coś złego? Kto wie. Ale jedno było pewne. Byli inni. Wyjątkowi, jak sądzę. Obiekty państwowej ciekawości. Zawsze starałem się tłumić te myśli. W końcu kim ja do cholery byłem? Tylko jakimś przypadkowym, pieprzonym strażnikiem. Nie jakimś arbitrem moralności. Mimo to... jebać. To nie czas na to. Zobaczmy więc, co się stało dalej. Odwróciłem się w stronę przypadkowego monitora, starając się oderwać myśli od dzieciaka. Załapałem się na to, co wydawało się być środkiem walki między dwoma bojownikami, będącymi. Kuba Rozpruwacz.
187 cm, 77 kg. Niesławny, seryjny morderca. Najwyraźniej, będąc na progu śmierci, odprawił jakiś tajemniczy rytuał, który dał mu przedłużoną żywotność i nadludzką siłę w zamian za to, co pozostało z jego i tak już malejącego człowieczeństwa. Prawie nie przypominał człowieka, kiedy go złapaliśmy, z ustami pełnymi ostrych, gnijących zębów, oczami zapadniętymi poza granice normy i twarzą pokrytą ranami, oparzeniami i różnymi infekcjami. Był dość bolesnym widokiem. W tym momencie po raz kolejny znalazł się na progu śmierci. Kto go tam wysłał? Bella Vauclain, znana jako krwawa malarka. 165 cm, 55 kilo. Mimo że wyglądała mniej więcej jak normalna kobieta, była brutalną zabójczynią, która nie przejmowała się zbytnio następstwami swojej pracy. Po zabiciu swojego celu malowała na ścianach krwawy obraz. Czasami uzupełniała swoją sztukę kilkoma organami. Nie była niesamowicie silna, ale to nie miało większego znaczenia. Miała tę niejasną umiejętność, dzięki której mogła przywoływać znikąd ostrza na czubkach swoich palców, a następnie za pomocą jakiejś paranormalnej zdolności wystrzeliwać je w szybkim tempie, prawie jak z karabinu maszynowego. Nie miała problemów z zamienieniem swoich celów w mięso mielone. Tych, których naprawdę nie lubiła, ma się rozumieć. Kiedy w końcu ją schwytaliśmy, twierdziła, że zabijała tylko tych, którzy na to naprawdę zasługiwali. Jednak wszelkie szanse na odwołanie, nie żeby były na to jakieś szanse na początku, zostały zniszczone, kiedy poderżnęła gardła czterem strażnikom. Do dziś twierdzi, że był to wypadek. Czy jej wierzę? Cóż, u mnie jest to mniej więcej 50-50. Jak już mówiłem, miała kubę na celowniku, z ponad 100 ostrzami wbitymi w ciało zabójcy, w tym jego oczy. Mimo to nie poddał się, wymachując kijem drutogłowego, który musiał znaleźć na oślep i dziko wokół siebie. Bella jednak sama nie była bez szwanku. Wyglądało na to, że przyjęła kilka dość mocnych uderzeń w żebra i udo. Na dodatek na ręce miała paskudny ślad po ugryzieniu. Mimo to uśmiechnęła się, wymierzając palec niczym pistolet w oszalałego Kubę. Profite, Dulon Fe. Ciesz się piekłem, powiedziała, po czym rozniosła mordercę na strzępy, ostatecznie kończąc jego ponurą egzystencję. Gdy już skończyła, wypuściła głośne westchnienie, boleśnie ściskając się za żebra i krzywiąc się z bólu. W przeciwieństwie do większości innych obcych, nie była w stanie przyjąć zbyt dużych obrażeń. Po dłuższym spacerze natknęła się na Luza. Choć nadal był mocno zmasakrowany po konfrontacji z drutogłowym, znów chodził. Nawet nie wiedziałem, że potrafi się tak szybko regenerować. Dwójka wpatrywała się w siebie przez jakieś pół minuty, zanim Bella wyciągnęła rękę i uśmiechnęła się. To było bez wątpienia ryzykowne. Ale mimo, że Luz nie odwzajemnił uśmiechu, współpracował, przyjmując uścisk dłoni bez porażenia prądem. Kolejny zespół, i to taki, którego niekoniecznie bym się spodziewał. Zrobiłem jeszcze jeden szybki przegląd monitorów. Morgi załatwił mechanika, choć ten teraz kulał, a jego kolejna walka nie należała do łatwych. Był o kilka kroków od zetknięcia się z szatanbotem. W międzyczasie, i co zabawne, nieumarły nazista miał zmierzyć się z sadystycznym Sowietem. 187 cm, 98 kg, poziomu niskiego trzęsienia ziemi. Zamiast być zombifikowanym jak nazista, był bardziej mechaniczny. Dokładniej był w około 60% zrobotyzowany, a jego ludzkie kawałki powoli zaczynały gnić. Chirurg toczył krwawy pojedynek ze Spider-Manem. 206 cm, 102 kg.
W przeciwieństwie do Petera Parkera, ten facet był w zasadzie tylko wielką tarantulą z ludzką skórą i półludzką głową. Kyle i Hugo byli w centrum medycznym, przy czym ten pierwszy zajmował się ranami tego drugiego. Zastanowiłem się nad wszystkim przez sekundę, próbując prześledzić liczby w mojej głowie. Było jeszcze czterech obcych, którzy na pewno uciekli, których nie widziałem jeszcze na żadnym z monitorów. Ale tak naprawdę martwiło mnie tylko dwóch z nich. Widzicie, w obrębie dziury znajdowało się w sumie czterech obcych poziomu asteroidy. Tylko dwóch z nich pozostawało zamkniętych. Problem był raczej oczywisty. Poza tym było teraz 14 martwych obcych. Czterech, którzy nadal nie przyłączyli się do walki. 14 nadal aktywnych. Wszystkie cztery asteroidy wciąż w grze. Trzy trzęsienia Ziemi również. TFVNH prawdopodobnie w drodze. Ja pierdolę, pomyślałem sobie. Prawdziwa walka nawet się jeszcze nie zaczęła. Wybuch nagłego, hałaśliwego śmiechu prawie przyprawił mnie o zawał. Spojrzałem na Sandu, ale jego twarz była śmiertelnie poważna. To oznaczało... Szlak. Przy tym wszystkim, co się działo, zupełnie zapomniałem o słoniu w salonie. Ale z pewnością w końcu był gotowy, żeby się ujawnić. Gdy z ciemności za nami zaczęły rozlegać się kroki, przygotowałem się na cokolwiek strasznego mieliśmy napotkać. Ale zamiast tego, był to nieznany mi facet, który wyglądał na około 20 lat, z niechlujnymi, brudno-blond włosami, ubrany w hawajską koszulę i shorty khaki. Miał prawdopodobnie około 178 cm i 59 kg. Co do diabła? Sandu powiedział po zobaczeniu go. Mężczyzna kontynuował śmiech, gdy przechadzał się w naszym kierunku. O, chłopie. Wymamrotał pomiędzy chichotami. W obydwu waszych gaciach jest teraz gówno, prawda? Ach, nie kłamcie. Cóż, żarcik trwał już wystarczająco długo. Kim ty, kurwa, jesteś? Zapytał Sandu, brzmiąc na nieco wzburzonego. Mężczyzna wystawił ręce w pozornie obronny sposób. Spokojnie, ja jestem tu tylko obserwatorem. Ale... Jego przekrwione oczy zdawały się wybrzuszać, gdy wędrowały w stronę monitorów. Wygląda na to, że eliminacje się skończyły. Czas na prawdziwe show.